Jeśli kochać nie będziesz umiał, przegrasz życie, choćbyś wszystko rozumiał. Kiedyś te słowa przykleiły się do moich myśli, do mojego serca, nawet nie wiem kiedy, ale je noszę, często przychodzą mi do mojej pamięci, przypominam je sobie. Kiedy wygrywam swoje życie, kiedy po prostu kocham, kiedy stawiam na miłość, bo nikt za mnie kochać przecież nie będzie. Czym zatem jest miłość? Miłość to coś więcej niż tylko uczucie, to coś więcej niż tylko bliska, choćby najbliższa więź z drugim człowiekiem. Miłość to ciągłe patrzenie w kierunku bliźniego, w kierunku drugiego człowieka. To jest niestety codzienna walka z własnym egoizmem, bo egoizm daleki jest od miłości. Miłość to umieranie dla siebie samego, ale to jest rodzenie, jednocześnie rodzenie życia wokół. To jest miłość. Miłość ma konkretne oblicze. Jakie to mogą być obrazy miłości? Na przykład mama, tata, którzy opiekują się swoim na przykład chorym dzieckiem, poświęcają swój czas. To jest pielęgniarka, która w szpitalu pochyla się nad chorym człowiekiem. Misjonarz, misjonarka, którzy poświęcają się na misjach wśród ludzi, głosząc im Jezusa. I ten najbardziej wymowny obraz, Jezus na krzyżu. Jezus, który oddaje życie z miłości do Ciebie, do mnie. Jak powiedział święty Jan Paweł II, krzyż to jest nadobfita miłość Boża rozlewająca się na ten świat. Tam widzimy miłość największą, która wydaje się za Ciebie, za mnie. Bóg jest miłością i im więcej Boga w moim sercu, tym więcej będzie miłości. Im więcej Boga w moim sercu, tym więcej siły do miłowania, do kochania. Bo na nic mi bycie odważnym, wiernym, czystym, pełnym wiary czy pokoju, jeśli nie będę miał miłości. Słyszymy gdzieś echo hymnu o miłości. Będę tylko pustym, dźwięczącym taką bańką, jeśli nie będę miał w sobie miłości, czyli Boga. Dziś mamy piękne słowo z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Słowo zawsze jest piękne, zawsze ma moc odradzania, odnawiania naszego wnętrza. Dlatego trzymajmy się tego słowa, powtarzajmy sobie dzisiaj, w ciągu dnia. Jakie to są słowa? Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.